世界吗？妈妈，witajcie przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec i nagrywam to poselstwo dlatego, że Duch Święty położył to na moim sercu, żeby mówić więcej do ludzi o hojnym łożeniu na Królestwo, o hojnym dawaniu na Królestwo. Ja jestem osobą, która pracowała w rynkach inwestycyjnych. Pracowałam w Australii jako makler, jako doradca inwestycyjny. Inwestowałam w nieruchomości, zajmowałam się nieruchomościami. Jestem również wykładowcą i trenerem w temacie inwestowania w nieruchomości i w giełdę. Ale chcę Wam powiedzieć, że uważam, że hojne łożenie na Królestwo jest najlepszą inwestycją mojego życia. I chcę każdą osobę, która teraz to poselstwo ogląda, zachęcić do tego, żeby hojnie łożyć na sprawę Królestwa. Jezus powiedział, że tam, gdzie jest Twój skarb, tam będzie Twoje serce. Więc chcę Cię zachęcić, żebyś przemyślał, gdzie jest Twój skarb. I żebyś, jeżeli Twoje nawrócenie jest Twoim skarbem, jeżeli Jezus Chrystus jest Twoim skarbem, to chcę Ciebie zachęcić do bycia dawcą, do hojnego ułożenia w Królestwie. Chcę to poselstwo oprzeć o cytat z drugiej księgi Mojżeszowej, z Księgi Wyjścia. Jest to wspaniały cytat, i przeczytam kawałek, ale skoncentrujemy się na jednym zdaniu. Więc jest to druga księga Mojżeszowa, 13:11. I tutaj Pan mówi do Mojżesza: gdy zaś wprowadzi Cię Pan do ziemi Kananejczyków, jak to przysiągł Tobie i ojcom Twoim i da Ci ją, wtedy przekażesz na własność Pana wszystko, co otwiera łono matki, z każdego pierworodnego miotu bydła, który będziesz miał, samce należą do Pana. A każde pierworodne ośle wykupisz jagnięciem, jeśli zaś nie wykupisz, złamiesz mu kark. Każdego pierworodnego z synów Twoich wykupisz. A gdy kiedyś zapyta Cię syn Twój, mówiąc, co to oznacza, powiesz mu: ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Słuchajcie, przyjaciele, to poselstwo chcę skoncentrować na tym jednym zdaniu. A gdy kiedyś zapyta Ciebie syn Twój, mówiąc, co to oznacza, powiesz mu: ręką przemożną wyprowadził nas Pan z Egiptu, z domu niewoli. Co to znaczy? To znaczy 5, 10, 15 lat, 20 lat po Twoim nawróceniu, kiedy Twój syn albo Twoja córka przyjdzie do Ciebie, albo ktoś ze znajomych, albo ktoś ze świata spyta się, dlaczego dajesz pieniądze, dlaczego siejesz, dlaczego dajesz to, co pierwsze, co zarobisz, dlaczego dajesz to na ten kościół, na tego pastora. Dlaczego to robisz? A Ty mu powiesz:
Wiesz, kiedyś to nie było tak jak dzisiaj. Kiedyś miałam depresję i uzdrowił mnie Pan. Albo powiesz, kiedyś byłem w więzieniu i Pan wyzwolił mnie. Albo powiesz, kiedyś chlałem, byłem niedobry i Pan mnie wyzwolił. I Pan dotknął mojego życia. Przyjaciele, sianie w królestwo jest aktem bardzo mocno związanym z wiarą, z wdzięcznością i z dziękczynieniem. Jest to ofiara dziękczynienia i uwielbienia Jezusa za to, że wyprowadził nas z niewoli. Za to, że byliśmy w ręce diabła i Jezus nas wyrwał i dał nam nowe życie. I ten cytat pokazuje, żebyś nie zatwardzał swojego serca na ogrom tego, co się stało. Żebyś przez swoje dziesięciny, przez swoją finansową ofiarę, żebyś ofiary składał w kościele, w świątyni, z wdzięcznym sercem, żebyś zawsze pamiętał, kiedy składasz ofiarę, żebyś pamiętał i dziękował Bogu, skąd wyszedłeś. Z czego wyszedłeś? Gdzie byłeś? I gdzie jesteś? Jesteś w nowym miejscu, w ziemi obiecanej. Pan ci dał to miejsce, dał ci nowe życie. Dlatego zachęcam każdą osobę, która mnie ogląda, żebyście potraktowali hojne dawanie na Królestwo jako jedną z najważniejszych inwestycji swojego życia. Jeżeli słuchasz naszych poselstw, naszych nauczań, to chcę cię zachęcić, abyś hojnie wspomagał, inwestował i łożył na nasz Kościół, na Kościół Mocy. Dlatego, że w tym kościele są uwalniane fundamenty wiary, poselstwa o życiu, poselstwa, które wyzwalają człowieka, poselstwa, które dają nowe życie. I jest to jedyny kościół w Polsce, gdzie Ewangelia jest głoszona na stałe, wiernie. Stale. Jedyny kościół, który wiernie głosi Ewangelię regularnie. Jest to kościół, gdzie jeńcy są wyzwalani. Chcę cię zachęcić do hojnego łożenia na Królestwo. Niech twój skarb leży w Królestwie. Amen. Adonaj siebie zamietał, Jeszua. Adonaj siebie zamietał, Jeszua. Adonaj siebie zamietał.